Dzień dobry, cześć, witajcie. Mam na imię Kamila i uwielbiam podróżować śladami znanych osobistości. Dziś udajemy się do stolicy Lombardii, odkryć ślady bytności wielkiego człowieka włoskiej ziemi. Człowieka, którego chłonność umysłu nie znała granic i który po dziś dzień dla wielu jest geniuszem nad geniuszem. Poznajcie Mediolan śladami Leonarda da Vinci. No to zacznę. Z pierwszej połowy XXI wieku przenosimy się do drugiej połowy wieku XV. Leonardo zdobywał malarski fach we Florencji u mistrza Andrei Verrocchia. Przejawiał talent, dużo pracował i wkrótce przerósł swojego nauczyciela. W wieku 20 lat został przyjęty do florenckiej gildii malarzy. Choć przede wszystkim ceniono jego talent malarski, to nie umknęło uwadze wielu zamiłowanie Leonarda do zagadnień technicznych, ale ten wątek rozwinę później. Po kilku latach malarz uzyskał mecenat w osobie samego władcy Florencji, Wawrzyńca Medyceusza. Mimo że dzisiejszy odcinek poświęcony jest nie muzykowi, to wraz od tej muzyki nie jesteśmy po prostu w stanie uciec. Leonardo potrafił grać na lirze, śpiewać, a nawet komponować. Bardzo lubił pracować przy akompaniamencie muzyki, choć dostrzegał jej wadę w porównaniu do sztuki malarskiej. Napisał bowiem, że malarstwo przewyższa muzykę i panuje nad nią, bowiem nigdy nie znika po jego stworzeniu, jak nieszczęsna muzyka. Biografowie nie określają jednoznacznie przyczyn wyjazdu Leonarda z Florencji w 1483 roku. Natomiast w odniesieniu do tej przeprowadzki wspominają o liście Leonarda do Ludwika Sforcy, w którym zachwalał siebie jako konstruktora różnych maszyn o charakterze wojennym, o licznych osiągnięciach na tym polu, co dosyć mocno mijało się z prawdą. Dopiero na końcu listu dodał, że w czasach pokoju, bo akurat w tym czasie, kiedy wybierał się do Mediolanu, trwała wojna między Mediolanem a Ferrarą. Więc zaznaczył, że w czasie, kiedy już będzie pokój panował, wówczas może świadczyć usługi jako malarz czy organizator imprez, bo podobno miał do tego dryk. Nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek ten list wysłał. Wkrótce po przybyciu do miasta malarz zdobył zlecenie na obraz Madonna wśród skał, znany też jako Madonna w grocie. Zleceniodawcą było Bractwo Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy kościele świętego Franciszka. Zanim został przyjęty na dwór, mieszkał u malarzy posiadających swój warsztat przy Porta Ticinese. Warto wspomnieć, bo w niektórych źródłach o tym się wspomina, że Leonardo ponoć kreślił projekt katedry mediolańskiej. Świątynia, której początki sięgają drugiej połowy XIV wieku, była budowana z przerwami, a ostatnie prace wykończeniowe prowadzono jeszcze w połowie wieku XX. Skupiając się w mojej opowieści na tych bardziej znanych dziełach Leonarda, przejdę teraz do kolejnego zlecenia z tych bardziej znanych, jakie otrzymał w Mediolanie, a mianowicie obrazu, który znany jest dzisiaj jako Portret muzyka. Czasami podaje się też tytuł po prostu muzyk. Malarz nie dokończył portretu. Elementy ubioru namalował już jeden z uczniów mistrza. Nie ma potwierdzonych informacji odnośnie tożsamości modela. Niektóre źródła wskazują na kapelmistrza katedry mediolańskiej. Natomiast, jeżeli faktycznie byłby to ten człowiek, był starszy niż ten, który widnieje na obrazie. Dlatego badacze obstawiali też ucznia Leonarda Migliorottiego, obstawiali też księcia Mediolanu, a nawet samego Leonarda. Choć Pinakoteka Ambrozjańska, w której znajduje się obraz, powstała już w pierwszej połowie XVII wieku, a więc nie jakoś strasznie daleko w porównaniu do czasów, w których żył i tworzył Leonardo da Vinci, to dzieło nie znalazło się w ówczesnym wykazie. Natomiast w spisie sporządzonym około 70 lat później obraz już się znalazł, ale jako dzieło
innego autora i przedstawiające, jak mniemano, księcia Mediolanu. Stąd między innymi właśnie ta wersja. Tytuł obrazu został nadany na początku XX wieku, gdy obraz oczyszczono i odkryto nuty na papierze, który trzyma w ręce mężczyzna z portretu. W 1488 roku książę Mediolanu Ludwik Sforza zlecił Leonardowi namalowanie Cycylii galerami. Była to młoda panienka, bardzo dobrze wykształcona, obracająca się wśród inteligencji mediolańskiej, władająca biegle łaciną i starożytną greką, a także tworząca poezję. Była kochanką przyszłego władcy Mediolanu, w dodatku spodziewającą się oczywiście jego dziecka. On w tym czasie był już zaręczony i przygotowywał się do ślubu, oczywiście z inną. Malarz ukrył ciążę modelki, wręczając jej do podtrzymania zwierzątko. Jednak znawcy malarstwa dostrzegają tutaj zastosowaną symbolikę. Książę nazywany był Ermellino, czyli po włosku gronostaj, w nawiązaniu do faktu, że był kawalerem orderu gronostaja. Zresztą zwierzę widniało także w jego herbie. Kolejnym punktem zaczepienia dla niektórych jest fakt, że od starożytności wierzono, że gronostaj symbolizował łagodniejszy przebieg porodu. Więc obecność zwierzęcia na tym obrazie miałaby wskazywać na ciążę sportretowanej kobiety oraz sprawcę tego zajścia. Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o tym, że to jedyny obraz Leonarda da Vinci znajdujący się w Polsce. Warto pamiętać, że jednak zanim znalazł się w Krakowie, wzbogacał kolekcję księżnej Izabeli Czartoryskiej w Puławach. Swoją drogą, z zoologicznego punktu widzenia chyba do tej pory nie ustalono, czy w zasadzie to jest gronostaj, łasiczka, a może fretka. No właśnie, którą wersję obrazu zwykle stosujecie? Mówicie dama z gronostajem, czy dama z łasiczką? Team gronostaj, team łasiczka, może team fretka? W 1490 roku zlecono Leonardowi przygotowanie imprezy dla uczczenia małżeństwa Izabeli Aragońskiej i Gian Galeazza Sforzy. Przygotował inscenizację z użyciem maszynerii teatralnej pod tytułem Rajskie Święto. Poza wspomnianą maszynerią można było zobaczyć ruchy ciał niebieskich, efekty świetlne, ruchowe, usłyszeć muzykę i śpiew. Natomiast 3 lata później Leonardo opracował pierwszy projekt rozbudowy i rozwoju Mediolanu. W latach 90. XV wieku Leonardo był jednym z najsłynniejszych inżynierów na dworze Sforców. W 1495 roku Ludwik, już wówczas książę Mediolanu, zlecił Leonardowi stworzenie malowidła ściennego w refektarzu klasztoru przy kościele Santa Maria delle Grazie. Mistrz podjął się zadania, choć o freskach nie wiedział zbyt wiele. Użył nietypowej techniki, która niestety okazała się nietrwała już na etapie prac. Na suchą ścianę nakładał mieszankę farb temperowych i olejnych. Tymczasem powinien był on nakładać pigment odporny na alkaliczne działanie wapna tylko i wyłącznie na fragmencie ściany, na który uprzednio kamieniarz nałożyłby świeży tynk. Dlatego fresk Ostatnia Wieczerza w swojej historii był wielokrotnie poddawany renowacji. Przy okazji tego zlecenia warto wspomnieć, że współpraca z Leonardem wymagała od jego zleceniodawców anielskiej cierpliwości. Mistrz miał tendencję do przedłużania prac, ciągłego zmieniania terminu oddania, a to dlatego, że potrafił rzucić pracę malarską na rzecz badań i obserwacji jakiegoś elementu, nad którym wcześniej pracował przy obrazie, no ale musiał dokładnych obserwacji tutaj poczynić oczu, ust, mięśni człowieka, tak, i potem powracał do malowania. Dlatego jemu stworzenie Ostatniej Wieczerzy zajęło około 3 lata, a innemu artyście, który stworzył fresk na przeciwległej ścianie refektarza, prace zajęły kilka miesięcy. By zobaczyć dzieło Leonarda da Vinci, bo jest taka możliwość, co prawda może nie najtańsza, ale jest, należy zarezerwować bilet ze sporym wyprzedzeniem na
w stronie, widzimy kalendarz, widzimy dostępne dni i godziny i musimy się do tego dostosować. Więc jeżeli wybieracie się do Mediolanu i chcecie zobaczyć ostatnią wieczerzę, to no, w czasach przedcovidowych trzeba było termin wyjazdu dopasować do dostępności ostatniej wieczerzy. Naprawdę. I tak bywało. Wymiary tego fresku to 4,6 metra na 8,8 metra. Okej, okay, podejrzewam, że nie za wiele Wam to mówi, ale spróbujcie to przełożyć na swoje realia mieszkaniowe, lokalowe. Jeżeli mówimy o wysokości ponad 4 metrów, to musicie wziąć pod uwagę wysokość dwóch pięter. No bo przecież jedno piętro ma o wiele mniej, trochę ponad 2 metry, tak? Natomiast jeśli chodzi o szerokość, no to no, musicie znaleźć albo po prostu jakoś no, zmierzyć coś, wiedzieć tak, na przykład Wasz dom albo Wasze mieszkanie, jaką maksymalną ma długość. W każdym razie te prawie 9 metrów to jest naprawdę sporo. Powierzchnia fresku wynosi więc prawie 40 metrów kwadratowych. No, jeżeli macie w swoim domu pokój o powierzchni 40 metrów kwadratowych, no to patrząc na podłogę wyobraźcie sobie, że cała ta podłoga to jest właśnie ten fresk. Kilka metrów przed ścianą, na której znajduje się ten fresk, mamy tabliczki z informacją w kilku językach, oczywiście o tym dziele. Mamy też podpisane osoby znajdujące się na malowidle. A malowidło przedstawia scenę, w której Jezus Chrystus oznajmia swoim 12 uczniom, że jeden z nich go zdradzi. Zwiedzanie jest ekspresowe, można powiedzieć, ponieważ wchodzi się tam w grupach bodajże około 20 osób, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie mamy 15 minut na kontemplację tego fresku oraz na przyjrzenie się też temu drugiemu. Tak więc za bardzo czasu na kontemplację nie ma, bardziej po prostu patrzeć i nasycać się tym, że patrzę na coś, co powstało tyle wieków temu, co stworzył sam wielki Leonardo da Vinci. W kolejnych latach Leonardo da Vinci został zaangażowany w prace dekoratorskie w zamku Sforców, który był odbudowywany od połowy XV wieku. W Sala delle Asse Leonardo na suficie namalował motywy roślinne. W tym samym roku Ludwik podarował mu winnicę położoną przy Porta Vercellina, to pomiędzy kościołem Santa Maria delle Grazie a kościołem San Vittore. Grunt należał do Leonarda aż do jego śmierci. Ten pierwszy okres mediolański zaliczany jest do tych najlepszych w twórczości Leonarda da Vinci. Gdy do miasta wkroczyli Francuzi, a książę Mediolanu Ludwik uciekł, Leonardo wyruszył w podróż po Italii. Z Mediolanem był jeszcze związany, bo czasami wpadał tylko do niego na chwilę, a był też taki czas nazywany drugim okresem mediolańskim, kiedy no zatrzymał się troszeczkę na dłużej w mieście. A to miało miejsce już na początku XVI wieku. Widzicie więc, że w Mediolanie Leonardo stworzył wiele znanych dzieł malarskich. Poza tymi przedstawionymi przeze mnie należy jeszcze tutaj dodać drugą wersję obrazu Madonna wśród skał, obraz Święta Anna Samotrzecia czy obraz Święty Jan Chrzciciel. Ponadto tutaj w Mediolanie mistrz systematycznie studiował zagadnienia z dziedziny anatomii, botaniki, matematyki, optyki, mechaniki, no i pewnie jeszcze kilku innych. Notatniki, z którymi się nie rozstawał i uzupełniał przez 30 lat swojego życia, liczyły podobno 13 tysięcy stron. Część z nich dotrwała do naszych czasów. Jednak ówcześni inżynierowie sceptycznie podchodzili do tych wizjonerskich rysunków Leonarda z uwagi na jego brak wykształcenia technicznego. Ta jego wszechstronność spowodowała, że wiele instytucji naukowych i technicznych ma w swojej nazwie jego nazwisko. I na przykład właśnie w Mediolanie znajduje się Narodowe Muzeum Nauki i Techniki Leonardo da Vinci. Oczywiste więc się wydaje, że taki człowiek w Mediolanie musi mieć swój pomnik. I ma. Na Piazza della Scala, pomiędzy słynną La Scalą, teatrem, a galerią Wiktora Emanuela II. To właśnie za panowania tego władcy w 1872 roku miało miejsce odsłonięcie pomnika z marmuru kararyjskiego przedstawiającego wielkiego Włocha i najlepszy przykład znaczenia określenia
człowiek renesansu. Dajcie znać w komentarzach, czy coś Was zaskoczyło w tym odcinku. Oczywiście mam świadomość, że no to nie są z pewnością wszystkie miejsca w Mediolanie związane z Leonardem, no ale mam nadzieję, że na potrzeby naszych spotkań te informacje, które usłyszeliście i zobaczyliście, wystarczą Wam. Ale oczywiście, jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia w tej kwestii, piszcie w komentarzach. A jeżeli Wam się podobało, to dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał, jeżeli uważacie, że warto, bądź podeślijcie ten odcinek komuś, kto chętnie posłucha o tym wielkim Włochu Leonardzie da Vinci, albo po prostu ma ochotę pooglądać trochę zdjęć Mediolanu. A kolejny odcinek na kanale pojawi się za 2 tygodnie. Do zobaczenia!